Hej, tu Misia, witam Was na moim kanale. Powitanie, uwaga, z konia, jak możecie się domyślać. Właśnie zakończyłam ujeżdżeniowy trening z Quevedo i naprawdę dzisiaj super pracował. Próbowaliśmy robić łuki w kontrgalopie, w galopie. No wiecie, o co chodzi. Robiliśmy też odwrotne ustawienia, więc bardzo wymagający dla nas trening, ale podołaliśmy, daliśmy radę. No ale zmęczenie maksymalnie 3 dni zawodów nie zmęczyło mnie tak jak jeden ujeżdżeniowy trening. Ja nie wiem, po prostu niektórzy nie doceniają ujeżdżeniowców, moim zdaniem są mistrzami, jeżeli chodzi o kondycję. Bo ja tak jak widzicie po jednym jestem bordowa pod golfik z Silwera i w ogóle moja stylówka dzisiaj jest silwerowska i pamiętajcie, że z kodem TUMISIA macie 10% zniżki na Silwer. No więc dzisiejszy vlog będzie prawdopodobnie łączony z kilku dni. Dzisiaj chcę Wam pokazać moją organizację rzeczy w nowej stajni. Pokazać Wam stajnię jeszcze raz za dnia, bo wygląda przepięknie. Dzisiaj jest słoneczko, fajna pogoda. Także życzę Wam miłego oglądania. A oto mój perfekcyjny, najcudowniejszy koń, tropiciel. Totalna chillera już po jeździe u Quevedisia. Nie? Quevedo? Chillera? Chillera bomba? Koreczków już nie mamy rozpuszczone, ale powiem Wam, że jest jedna wielka zaleta tych koreczków. Poza tym, że pięknie wyglądały, to fakt, że Quevedisiowi teraz układa się grzywa na prawo, z czego bardzo się cieszę, bo wcześniej było tak, że połowa tak, a teraz rzeczywiście wszystko ładnie na prawo idzie. No i nie wiem, trzeba będzie zatrudniać Asię, żeby raz w tygodniu przynajmniej mu robiła koreczki. O, Quevedo się zgadza, pozdrawiamy Asię. No i proszę bardzo, myjeczka za dnia. Hej, hej, hej. Quevedis na niej, teraz się popisuje. Nie popisuj się, mój drogi, po co tak? Po co tak? Zaraz idziesz na pastwisko. No, nasza rutynka, czyli mycie nóżek, potem olejowanie kopytek. Proszę, jak się oświecą. Następnie nasze zajęcia z fizjoterapii. Mamy teraz 5 ćwiczeń, które wykonujemy. No i właśnie na myjeczce. No i już kończę nagrywać i zabieram Cię na pastwisko. Jest w ogóle taka piękna pogoda. Pokażę Wam, jak wygląda nasza siodlarnia, paszarnia. Jak jest takie słoneczko. No po prostu coś cudownego. I o, patrzcie! To Krusty leży? Chyba Krusty od Olgi. Ale super, one tutaj mają tak mega ten padok właśnie, że Olga może na nie patrzeć, jak się tutaj padokują i chillują. To jest naprawdę ekstra. No, ale tutaj też pięknie wygląda. A tam mamy Dile i Matiego, a tu pana Quevedisia. No masz, no masz. Ach, ja nie wiem, czemu ten koń... O! Bardzo ładnie. Nie musisz wszystkiego jeść w całości, nie? Jest. Było warto czekać. Proszę bardzo, pan Quevedo już jest na padaczku. On się jest takim brojem, no po prostu. Zauważyłam, że jak mnie jeden dzień nie ma w stajni i przychodzę do niego, nie rób mi! To jest po prostu taki broj dupcio, że masakra. W ogóle jest taka ładna pogoda. Co ty chcesz? Taka ładna jest pogoda, ale jest wiatr, czego nie lubimy. Ale no, trudno. Teraz pokażę Wam organizację stajni moich rzeczy. Panie Broju, co Pan sobie myśli? Do żarcia. O, do swojego przyjaciela. O, o, zaloty końskie. Ej, diament, ale nie jedz go, A potem popsute kantary mam, nie? Już wiem, jaki jest powód. Ej! No, nieźle. Spójrz, jak teraz elegancko można wziąć sobie o głowie z wędzidełkiem. Pyk, 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 pyk. No i mamy zlewik. Ta-dam! Także naprawdę fajowo. Żeby umyć wędzidło, mamy tak naprawdę i tutaj opcję. I mamy zlewik. Oj, no, czekajcie. I mamy również zlewik w łazience. I tutaj też mamy lustro. Super. Także naprawdę ta stajnia jest ekstra. Tutaj właśnie jest kuchnia, posiłki, gdzie się ustawia, co dla kogo. Ja muszę zaraz zrobić cały pakiet, chyba 9 posiłków. No dobra, stwierdziłam, że muszę ogarnąć trochę moją torbę, bo po zawodach tam jest po prostu wszystko.
I co? Wyciągam produkty. Jak widzicie, są śmieci, które trzeba będzie wywalić. Są szczotki, które chyba zabiorę do mycia do domu. No i są różne inne rzeczy, które po prostu trzeba posegregować. Czym się teraz zajmę? Ja serio nienawidzę mieć sufu. A teraz tutaj zobaczcie, jest po prostu wszystko. Jakieś naklejki, jakieś metki, papiery. No, od groma. O, dobra. Segregacja. Czas start. No dobra, mamy zrobioną segregację. Tutaj mamy rzeczy, które muszę schować do paki, bo nie używam ich tak często, czyli gumeczki, grzebyk i olej do skór. Potem mam moje standardowe szczotki, które są ciągle w użytku i one po prostu muszą pójść do mycia do domu. No i taka pielęgnacja, oczywiście mokre chusteczki, czyli must have każdego jeźdźca. Tutaj mam z Overhorse taki krem na obtarcia, mam olej najlepszy z Mystery Equestria, naprawdę super mi służy. Oczywiście dobrze Wam znany Ice Gel, który kupicie na Bergo. Efol do grzywy, moim zdaniem też fenomenalny produkt, również na Bergo dostępny. No a tutaj mam rzeczy, które po prostu muszę wywalić. Tutaj sobie wziąłam też nożyczki, bo zawsze ich szukam. No dobra, teraz Wam pokażę, jak mam zorganizowany swój kącik jedzeniowy. Także zaczniemy od sieczki, która jest tutaj w tym kartoniku. Proszę bardzo, sieczka pyszniutka, pięknie pachnąca. Dalej mamy meszyk. O, proszę. Musli, kłowadisia, no i suplementy. Ja w ogóle wszystko mam od Hipolitak. Macie do zamówienia na Hipowecie z kodem Michalina10, 10% zniżki. Także i sieczka, i musli, i meszek tam zamówicie, i suplementy. Pamiętajcie, że też warto umówić się na konsultację z dietetyczką od Hipoweta Natalią, aby przyjechała do Was, badała Waszego konia, zobaczyła co i jak i dobrała pod niego najlepszą dla niego dietę. Kuewada ma właśnie, jeżeli chodzi o suplementy Daily Minerals. Mamy również o Kieselgur Forte, ale w ramach teraz nowości dostałam jeszcze raz Biocel, czyli probiotyk, no bo wiadomo, że już zaraz będzie trawka na pastwisku, także żeby powrócić do jedzenia trawki, probiotyk bardzo warto dawać. Bardzo warto dawać, ja dzisiaj po polsku nie umiem coś mówić. Tak samo tutaj mam małą zmianę, jeżeli chodzi o ten produkt. Tutaj ten Kieselgur trójfazowy wsparcie aparatu ruchu. To jest po prostu jakby mocniejsza wersja tego produktu, który teraz dostaje Quevedo. No i to będę stosowała już podczas startów. I to chyba wszystkie zmiany, które teraz wprowadzam. Także biorę się za robienie posiłków. Ale przyznajcie, że kącik mój jedzeniowy wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mam zapasy sieczki. Mam jeszcze w domu zapas meszyku i chyba jeszcze jeden worek sieczki. Ale stwierdziłam, że nie będę tutaj wszystkiego zabierała, bo nie chcę po prostu zagracić tego miejsca. Chcę, żeby było tak ładnie, estetycznie, a nie pełno worków paszy. Także dobra, bierzemy się za robienie pudełek. No dobra, wszędzie mamy już owies. Na kolację Quevedo dostaję miarkę owsa gniecionego. A na śniadanie i obiad dostaję pół miarki. Teraz na śniadanie i na obiad będę dawała pół miarki musli solo. Lecimy. O! Proszę bardzo. Ale powiem Wam, że trudno się nakłada te musli. Ona jest takie utwardzone. Więc chyba będę musiała się wspomóc dwoma rękoma. No dobra. Pierwsze pół miarki na śniadanie. O! I lecę zresztą. Okej, musli już mamy nałożone, to teraz do każdego pudełka dwie duże garstki sieczki. No a jeżeli chodzi o moją strefę, matko, powiem Wam, że to jest jeden minus, że jestem pod światło i wszystko po prostu się odbija. O, dobra. Jeżeli chodzi o strefę moją taką pakową, teraz dobrze widzicie, no to wszystko po staremu, czyli tutaj jakieś czapraki, derki u góry, wiaderka u góry. Czapraki tutaj po tej stronie macie, siodło, szczotki, ochraniacze o głowie. Cóż jeszcze, jakieś przysmaczki, tutaj jest mój kask, ląża, pielęgnacja, rzeczy, które na co dzień aż tak nie używam, ale również warto mieć w stajni. Tutaj baciki, moje stążyczki. No więc tak to wygląda po staremu, tam mam też jakieś czapraki i rzeczy, które mniej używam na co dzień. Pod spodem ochraniacze transportowe, mam nadzieję, że myszy nie zjedzą. I tak to się prezentuje, czyli tu mamy moją pakę, moje rzeczy,
strefę jedzeniową. Oczywiście tutaj jeszcze są derki, te cieplejsze. Mam nadzieję, że już nie będę musiała ich używać, ale no, są jeszcze na wszelki wypadek. I całość prezentuje się następująco. Jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Witam kolejnego dnia, moi drodzy, w stajni. Mówiłam, że to będzie vlog z kilku dni. Jest tak wiecznie, dlatego chowam się w bagażniku. Chcę Wam pokazać przesyłkę nową od Candy Horse z wielkanocnymi nowościami. Nie zwracajcie uwagi na syf dookoła. Oto nowa przesyłka z Candy Horse. Mamy tutaj ciasteczka prześliczne, wielkanocne. Mój faworyt to ten kurczak Mietek, już go nawet nazwałam. Mamy tutaj o taki wieniec, proszę bardzo. Dostałam również te standardowe kopytka buraczkowe. Są paluchy, które są przepiękne. O matko. No moim zdaniem to są małe dzieła sztuki, serio. Dalej mamy, tutaj sobie odstawię. O, precelki. I chyba dzisiaj precelki zabiorę do stajni, żeby poczęstować Quevedo. Mam precelki, mam statyw. Widać, że idę do stajni influencerów. Dzisiaj będę nagrywać jakieś TikToki z Olgą na chyba TikToka. Z tego, co dobrze zrozumiałam. Konie są na pastwisku, ale chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie tak stajnie, jak się wchodzi za dnia, bo nie zrobiłam tego wcześniej. Więc tak to wszystko wygląda. Naprawdę cudowne jest to, jak olbrzymie boksy tutaj są. No bo to jest moim zdaniem największy fenomen. Spójrzcie, jaka willa kłowedisiowa. O, pusta sianka, pusta sianka, pusta siatka z sianem. Pewnie zaraz napełnią panowie stajenni. Ej, nie wiem co się stało, ale wzięłam tabletki na katar i one chyba działają na mnie jak takie na alergię, czyli po prostu usypiają w sekundę. Nagrywałam TikToki z Olgą, to już zasypiałam. Zaczęłam sobie szykować sprzęt, żeby już, wiecie, wsiąść na Quevedo, a oczy mi się tak zamykały i musiałam pojechać po prostu po kawę do Żabki, bo no masakra, jeszcze mi nie przeszło, to jest troszeczkę lepiej, ale nadal mam takie... Masakra, odlot po prostu. Więc wypijam kawę, muszę dokończyć trochę pracę i będę wsiadać na Quevedo. Dzisiaj to będzie taka mega luźna jazda, bo jestem przeziębiona i do tego właśnie mój spadek energetyczny, to wiecie, luźna jazda musi być, ale przetestujemy sobie wędzidło. Wędzidło, które jest od Oli Aleksy. Teraz muszę w ogóle mówić, że Ola Aleksa, Ola Mudry, bo już tyle tych Olek, 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 Oli, tyle tych Oli mamy teraz w stajni. Więc przetestujemy sobie to wędzidło, ponad Dila super na nim chodzi, więc może będzie to coś nowego dla nas, fajnego, jakaś pozytywna zmiana. Jakby ktoś się zastanawiał, czy jeździć konno, czy nie, to pamiętajcie, że 50% jazdy konnej to opieka nad koniem, 30% to sama jazda, a 20% to zbieranie kup. Tutaj macie te wędzidło nowe, które dzisiaj będę testować, od Aleksy pożyczone. Zobaczymy, jak będzie chodzić. Jestem dobrej myśli. Kilka osób już w stajni ma to wędzidło i poleca, także aby było git. No dobra, ja już jestem na koniu i póki co pierwsze wrażenie o wędzidle to tak, no nie wiem, tak memla, wygina się. On chyba sam nie wie, co o nim myśli, ale zobaczymy potem. Na razie sobie stępujemy, więc wiecie, tak na luzie. Ale w ogóle, patrzcie, jakie mam przetyrane rękawiczki, teraz dopiero to zobaczyłam, ale nie o tym mowa. Chciałam powiedzieć, że z lenistwa nie przepięłam swoich wodzy gumowych, tylko wzięłam Aleksy. I wiem, że ona nie lubi moich gumowych, ale no tutaj vice versa, bo ja nie lubię jej parcianych. I powiem Wam, że normalnie one mi się tak wyślizgują, są takie sztywne. Tak nie wiem, dziwnie mi się na nich pracuje, ale no. Lenistwo wygrało dzisiaj. No i fajnie, bo jesteśmy sami na hali, także pełne skupienie na pracy będzie mogło wystąpić. No ale szkoda, że nie ma nas kto ponagrywać, ale trudno.
Ej, dobra, myślałam, że ta jazda będzie w ogóle tragiczna. Jestem po pierwszym kłusie i on normalnie nie chciał mi w lewo jechać. Się jakoś zablokował i w prawo, ja w lewo. Ja mówię, ja po prostu tragedia. Myślałam, że no musiała normalnie pójść, wymienić wędzidło. Ale na szczęście przetrwałam ten zły moment i teraz, nie wiem co się stało, ale jest super. Normalnie kręci się na lewo, kręci się na w prawo, wszystko mega i tylko jakbym miała swoje wodze, to byłoby jeszcze lepiej, bo te właśnie mi tak wypływają z ręki, ale no, jestem w szoku. Także następnym razem pożyczę te wędzidło, założę swoje wodze i zobaczymy. Jeszcze jestem bardzo ciekawa galopu, bo on w galopie na lewo często mi właśnie wyrywa wodze, także zobaczymy jak dzisiaj z tym wędzidłem. No, ale na razie jestem pod wrażeniem. Misiaczek się dzisiaj naprawdę fajnie spisał i dobrze pracował na tym wędzidle. Koniecznie muszę przetestować je w przypadku skoków. Jestem ciekawa jak będzie działać. Nie, do kupy, gdzie ty? O, nie, w najgorsze błoto oczywiście. Teraz idziemy na spacerek, żeby się wychillować. Ale masz brzydkie coś w oczku. O, jeju. Dobra, chodź. Wiatr jest straszny. Patrzcie, jak podwiewa sukieneczkę.